Monika Andrzejczak, witam Państwa. W tej chwili najchłodniej jest w Zielonej Górze, 6 stopni. Co ciekawe, taka sama temperatura na Kasprowym Wierchu. Natomiast najcieplej w Nowym Sączu, gdzie termometry w tej chwili pokazują 12 stopni. No i ważna wiadomość, przed nami noc bez mrozu, z temperaturą od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 9 w okolicach Krakowa. Poza tym też na ogół 7-8 stopni. Ale jak Państwo widzą, to będzie noc pod deszczowymi chmurami i będzie w wielu miejscach, prawie w całym kraju będzie padać deszcz, czy tylko przy wschodniej granicy, raczej bez opadów. Synoptycy mówią, że najintensywniej ma padać na zachodzie Polski, zwłaszcza na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Miejscami tam spadnie nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczone, że nawet i więcej. Wiatr powoli zwalnia. W nocy silniejszy będzie tylko na wybrzeżu, w porywach do 60 km na godzinę i w Karpatach do 80. Poza tym już słabszy. Poranek mokry, ale w ciągu dnia opadów będzie zdecydowanie mniej niż w nocy. Przed południem będzie padać na północy kraju, na północnym zachodzie, a po południu w zachodnich regionach i także na południowym zachodzie. Ale tych opadów z każdą godziną powinno być coraz mniej. I im dalej w głąb Polski, tym więcej szans na słońce. No i temperatura, to nie jest pomyłka. Od 10 do 19 stopni. Niewykluczone, że miejscami na Pogórzu Karpackim będzie też trochę cieplej. Wiatr już też nie powinien nam odbierać tego ciepła. Bardziej odczuwalny będzie znów nad morzem czy w Karpatach. Tam jeszcze mocno powieje, w porywach nawet do 70 czy 80 km na godzinę. A poza tym będzie słaby. No i to ciepło faktycznie dla ciepłolubnych pocieszające. Weekend też ciepły, ale z przelotnymi opadami, zwłaszcza w niedzielę. O tym jeszcze będziemy mówić w TVP Info. Widzimy się po 19. Do zobaczenia.